Przejście przez miasto Parady Pomocników Świętego Mikołaja rozpoczęło w rynku dziecięcą część Gwiazdki Życzliwości. Przedszkolaki z bolseckich placówek publicznych i niepublicznych dotarły pod scenę, gdzie rozpoczęły się dla nich ważne wydarzenia. Zapraszamy delegację, pomocnicy Świętego Mikołaja. Zobaczymy, jak wykonacie zadanie, które przed wami. A to zadanie to złożenie życzeń dla mieszkańców Bolesławca, które miały do nich trafić za pośrednictwem jego prezydenta. Gwiazdki najpiękniejsze, choinki najpiękniejsze, prezentów wymarzonych, świąt mile spędzonych, życzą przedszkolaki. To jest nie. Jedyna noc, która ma w sobie magiczną moc. Niech spełnią się nasze życzenia, miłości, zdrowia i marzeń spełnienia. Wszystkie dzieci otrzymały oczywiście słodkie podarunki, którymi podzieliły się potem z koleżankami i kolegami. Zaraz potem nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową właśnie w kategorii przedszkolaków. Trzecie miejsce grupowe w tej kategorii przypadło grupie Mali Bohaterowie z przedszkola Mali Odkrywcy. Drugie miejsce zajęły dzieci z trzeciej grupy z przedszkola numer 4. Natomiast zwyciężyła grupa Dzielni Piraci z przedszkola Kraina Marzeń. Macie magiczną klatkę, od balonika do sztuczki z królikiem będziecie mogli wszyscy magiczne sztuki robić. To też są marzenia, wy jesteście z Krainy Marzeń. Tak, dyplom proszę bardzo. Brawo! Ale do rozstrzygnięcia było też zwycięstwo w kategorii indywidualnej wśród przedszkolaków. Jan Bodek. No brawo, to jest ten wielki zwycięzca w siódmym konkursie szopek bożonarodzeniowych. To jest dużo czasu ci zajęło robienie tej szopki? Nie wiem. A co tato pomagał? Dobra, nie będziemy tego drążyć, czy mama, czy tato. W każdym razie książka też do nauki angielskiego może się przydać. Ale w tym dniu dzieci miały więcej okazji do zabawy i doświadczania świątecznej atmosfery. Wielkim powodzeniem cieszyła się żywa szopka z prawdziwymi zwierzętami, które już rzadko dzieci mają okazję widzieć w rzeczywistości. Jest osiołek? Owieczka? I co jeszcze jest? Kozia. Kozia, tak. Chodź, pogłaskasz osiołka, chcesz? Czekaj, dziewczynka, pogłaskaj. Nie, no, głaskaj. Co? No nie bój się, zobacz, musiał też pogłaskać. Co? Chciałeś. Chodź, pokaż, to chcę pogłaskać. Same dzieci, ale już nieco starsze, pojawiły się jeszcze na scenie Gwiazdki Życzliwości w zespołach tanecznych i śpiewaczych, które umilały ten dzień bolsawianom.